wszyscy baczność, poczty sztandarowe wprowadzić. Żołnierze wyklęci, to żołnierze polskiego państwa podziemnego, którzy nie zaprzestali walki o niepodległość Polski po 1944 roku i kontynuowali walkę o wolność i suwerenność narodu polskiego z ponownie wkraczającym na ziemię polskie okupantem sowieckim. Spotykamy się dziś, by oddać hołd wszystkim bohaterskim żołnierzom i działaczom polskiego podziemia niepodległościowego, którzy nie zaprzestali walki i pozostali wierni złożonej przysiędze. Stańcie do apelu. Wzywam zamordowanych 1 marca 1951 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, pseudonim Pług. Wzywam poległych, zamordowanych i prześladowanych przez komunistów, żołnierzy i konspiracyjnych działaczy, bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Rotmistrz Witold Pilecki, Stanisław Ostwind-Zuzga, Kropidło, major Franciszek Przysiężniak, ojciec Jan, major Józef Kuraś, ogień. Pułkownik Stanisław Kasznica, Wąsowski. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!